Patryk Zywer, facebookowa twarz Tarmac Masters. Powiedz kilka słów, przedstaw się. Patryk Zywer, pilot Łukasz Szwed, Żarów i Wrocław. Drugi sezon w Tarmacu. Jeździmy kliówką, sportem troszkę takim podrobionym. No i bawimy się dobrze, jak co roku, jak na każdej imprezie z tego cyklu. Będziesz walczył o podium? Powiem tak, no podium chciałbym walczyć, bo jest czym walczyć, naprawdę auto jest bardzo mocne, ale tutaj jazda, konkurencja i jakość jazdy i kunszt kierowców jest taki, że powiem szczerze, że po ostatnich jazdach na Świdnickim, czyli pierwszej lidze, jak słyszałem słowa pochlebne, jeżeli chodzi o kierowców tutaj z tak zwanej drugiej ligi, to naprawdę jak będę w pierwszej szóstce, to będę bardzo zadowolony. Mi się twoja jazda na Świdnickim podobała. Mam nadzieję, że wszystko przełoży się na ten rajd. Do zobaczenia. To prawda. Muszę przyznać, że Patryk na rajdzie Świdnickim jechał jak nie Patryk. Jechał naprawdę bardzo szybko. A już w tej chwili proszę, zastrzelił mnie. Już widzimy Patryka Zywera i Łukasza Szwed. Powiedz mi, Patryk, niewiele brakło do tego pudła, co? Nie, no brakło trochę. Chłopaki są troszkę w innej lidze, jeżeli chodzi o jazdę. My jeszcze musimy się trochę pouczyć. Auto mamy w sumie lepsze niż oni, ale umiejętności gorsze. No, opon nie było, troszkę żeśmy się tam z opisem pogubili,
ale ogólnie myślę, że jest dobrze. Chciałem być szósty, jestem czwarty. Udało mi się jakoś obronić przed Grabowiczem, także uważam, że naprawdę zawsze się powtarzam. Być czwartym w tarmaku w czwartej klasie to jest lepiej niż nieraz pierwszym w klasie w RSMP. Dokładnie, klasa bardzo obsadzona, więc to jest naprawdę duży sukces być gdzieś blisko podium i naprawdę tak szybko jechać, więc życzymy Ci zbierania doświadczenia, żeby opis grał, opony były lepsze, no i żebyś się wreszcie dogadał z autem. No myślę, że w niedługim czasie to nastąpi. Pozdrowienia dla wszystkich sponsorów i wszystkich kibiców. Dziękujemy bardzo za tak liczne przybycie i pozdrawiamy. Do następnego. Dziękujemy i do zobaczenia. Dzięki. Bardzo ładne podejście Patryka do kibiców. Brawo. Widać, że jednostka mocy... Aż łańcuch spadł. Jednostka mocy jest mocno zbudowana, a już...